7:09. Rozmowa poranka. Moim i Państwa gościem jest Paweł Skawiński, wieloletni dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, miłośnik przyrody, skarbnica anegdot i opowieści górskich, współautor książki Podhale oraz Orawa, Spisz i Pieniny, przewodnik dla dużych i małych. Dzień dobry. Dzień dobry. Osoby szczególnie z północy Polski, mówiąc jadę na wakacje w góry, mają na myśli wszystko poniżej Nowego Targu, gdybyśmy spojrzeli na mapę. Tymczasem te krainy mają swoje nazwy i dużo charakterystycznych tylko dla nich elementów? Tak, oczywiście, bo Karpaty Zachodnie to są i Beskidy, i Tatry, ale i przestrzeń między Beskidami a Tatrami, czyli Podtatrze. I to Podtatrze to oczywiście Podhale, które kojarzymy, to są górale, ale mamy też górali orawskich i górali spiskich oraz górali pienińskich. I o tej przestrzeni pod Tatrami, między Tatrami, Babią Górą, Gorcami a Pieninami jest ta nasza opowieść, ta nasza nowa książka. Spisz, Orawa i Pieniny przyciągają mniej turystów niż Tatry i Zakopane? Tak, oczywiście, bo jednak w turystyce są takie standardy, prawda? I jak ktoś przyjeżdża, to musi być tak w Ołówce, Morskie Oko, no dla mniejszego Giewont, ale tak, żeby szukać czegoś oryginalnego, czegoś tuż obok, to się rzadko zdarza. I my zachęcamy, zwłaszcza rodziców z dziećmi, żeby uciec od zgiełku Tatr Zakopanego czy samego Zakopanego, czy Tatr, czy Nowego Targu i zajrzeć w przestrzeń, która ciągle jest troszkę skansenem, trochę takim, gdzie czas się zatrzymał. I to na Spiszu znajdziemy, możemy się cieszyć jedną z najpiękniejszych panoram Tatr. Tak. Okładka naszej książki to jest spojrzenie z takiej przełęczy nad Łaprzanką. Łaprzanka to jest wieś. Nad tą wsią jest piękny punkt widokowy. Można tam dojechać samochodem, usiąść na łące. Na łące są owce, a w głębi są Tatry. Jest cudownie. I te trasy są idealne dla osób z mniejszymi dziećmi? Tak, to tak. Oczywiście wszędzie tam, gdzie myśmy sprawdzali, zresztą te wszystkie miejsca, to dojeżdżaliśmy samochodem, potem spacer, ale to spacer prosty. W niektórych miejscach nawet można z wózkiem. No to oczywiście jest różnie, no bo jeżeli chce się wyjść na szczyt Alisborg, no to jest taka trochę wspinaczka. No jest wędrówka może nie taka, żeby wózkiem wyjechać, ale to wszystko jest dla dzieci i zachęcamy, żeby odwiedzić inaczej nasze góry. Czy są tam takie miejsca, gdzie możemy nie spotkać nikogo na trasie? No są takie miejsca, gdzie rzeczywiście jak stanę na przykład gdzieś na Orawie i rozejrzę się dookoła siebie o 360 stopni, to nie zobaczę żadnego budynku, stacji przekaźnika, telefonii, słupa wysokiego napięcia, nawet kościoła, co w krajobrazie oczywiście jest miłym widokiem. Po prostu zero śladu człowieka. No i to są te piękne miejsca, gdzie możemy poczuć, że unieważniliśmy codzienność, że jesteśmy w zupełnie innej krainie. Miłośnicy przyrody, takich pewnie też nie brakuje, wypatrzą tu, w tych krainach, w tych terenach, o których mówimy, gatunki roślin, które występują tylko w jednym miejscu na świecie. Tego się dowiedziałam z książki. Tak, to w Pieninach. Taka roślina bardzo ładna, wysoka, żółto kwitnąca, przonak pieniński. I to jest endemit, czyli roślina, która występuje tylko na świecie, właśnie tam i nigdzie więcej. Oczywiście są inne gatunki przonaka, bo przonak to jest jakby jednostka szersza, ale ten pieniński jest tylko w Pieninach. No więc to taka duma, że mamy coś swoistego. Jeśli ktoś lubi odpoczywać aktywnie, to czy znajdzie miejsca, do których można zabrać rowery i rowerami pojeździć? Tak, bo my też proponujemy trasy rowerowe, na przykład objechanie jeziora Czoszczyńskiego ścieżką rowerową. Albo, co jest bardzo oryginalne, przejechanie wzdłuż Dunajca, ale nie płynięcie tratwami. To też jest oczywiście piękna wyprawa, ale po słowackiej stronie jest droga. Szutrowa droga, ale bardzo wygodna, na zwykły rower, nie jakiś górski. I można ją przejechać od miejscowości słowackiej Czerwony Klasztor, gdzie dostajemy się przez Kładkę ze strony polskiej, a dojeżdżamy do Szczawnicy, gdzie na przykład możemy zwiedzić samą Szczawnicę, odpocząć, no i wrócić z powrotem.
Także oczywiście nie jest to przewodnik tylko rowerowy i tylko rowerowy, bo przewodników rowerowych jest wiele. To jest po prostu pomysł na to, żeby różnym to sposobem, czy na nogach, czy na rowerze, odwiedzić mniej znane zakątki Podtacza. A nieco starsi urlopowicze zainteresowani historią na przykład między Czarnym Dunajcem a Chochołowem znajdą tablicę dotyczącą katastrofy lotniczej z czasów II wojny światowej. Tę historię też opisujecie w książce. Tak, tak. To jest bardzo ciekawy epizod. To na pewno część dzieci może interesować. Te ślady II wojny światowej właśnie na Podtaczu. Dzieciaki... To są jeszcze zabytki różne, prawda? Może nie zawsze dzieci się tym tak interesują, ale obejrzenie na przykład dzwonnicy loretańskiej, to były takie budowle. Do dzisiaj stoi kilka na Podtaczu, gdzie wierzono, że jak się zbliża burza, to należy dzwonić w te dzwony loretańskie i to odpędzi burzę, prawda? No i one stoją, prawda? Minęło już 300 lat, a już nie dzwoni, już mamy inne sposoby na meteorologiczne, różne ostrzeżenia Centrum Bezpieczeństwa, a nie dzwonnice loretańskie. Ale to taki fajny, a opowieść cofnięcia się wstecz i jak to ludzie kiedyś się ostrzegali. Ale na przykład legendy też, legend nie brakuje, to myślę, że dzieci może bardzo zainteresować. Mam nadzieję, że się będzie książka podobać i że ona wspólnie z teatrami da takie na być inaczej w tym rejonie, a nie tylko na Kropówkach, nie tylko odwiedzać sklepy i nie tylko być w sklepie. Paweł Skawiński, współautor książki Podhale oraz Orawa, Spisz i Pieniny, przewodnik dla dużych i małych, bo moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. 7:09. Rozmowa poranka.